Cześć. Dzisiaj chciałem powiedzieć coś na temat nasion. Czy warto mieć nasiona z firmy nasiennej, czy nasiona własne, czy nasiona na przykład od sąsiada? Ja twierdzę, że najlepiej jest mieć nasiona własne albo bezpośrednio od sąsiada. Teraz postaram się Was przekonać do mojego poglądu. Nie zdziwię Was, jak powiem, że mając nasiona od sąsiada albo własne, przez wiele pokoleń nawet, dbamy o bioróżnorodność. Ale ktoś zada pytanie, po co dbać o bioróżnorodność, jak mogę mieć lepszą odmianę? To ja prędko Wam odpowiadam. Po prostu niezbyt dobrze oceniam działania firm nasiennych. Firmy nasienne starają się po prostu uzależnić nas od nich. Przykładem takich działań są to nasiona tak zwane jednokrotnego użytku. Przykłady. Pierwsze, nasiona F1. Nasiona F1 polegają na tym, że jeśli byśmy chcieli rozmnożyć tą odmianę, którą sobie wysialiśmy od tej firmy nasiennej, to mamy nierównomierny materiał. I na przykład mając taką marchewkę, nierównomiernie by dojrzewała i zbiór mechaniczny nie wchodziłby w grę, bo zbieralibyśmy wszystko. Jedne by były małe, niedojrzałe, drugie duże i nadające się do zbioru. Czyli kupując takie odmiany F1, jesteśmy skazani na to, by mieć te nasiona z firmy nasiennej. Odmiany F1 często połączone są z drugim sposobem. Jest to sterylność męska i żeńska. Może być tak na przykład, że dana odmiana jest żeńsko-sterylna i nie doczekamy się nasion z tej odmiany po prostu. To jest drugi aspekt. Trzeci aspekt jeszcze się nie wkradł do nas, do Polski, ale w Stanach Zjednoczonych to jest bardzo popularne. Odmiany GMO. GMO specyficzne, bo polega to na tym, że jeśli mamy na przykład taką kukurydzę, którą wysialiśmy zakupując materiał siewny z firmy nasiennej, to po wysianiu z powrotem na przykład tej kukurydzy, czyli zostawiając sobie część nasiona na wysiew, nie wzejdzie nam nic. Jest to spowodowane tym, że jest tak zmodyfikowana genetycznie ta kukurydza, że bez oprysku specyficzną substancją nasiona są płonne. One wyglądają normalnie, ale nie kiełkują. Tylko ten opracowany związek, który ma ta firma nasienna, po opryskaniu rośliny daje płodne nasiona. To bardzo mocno uzależnia nas od firmy nasiennej, a później jak już nie będzie odmian nielicencjonowanych, czyli takich powiedzmy dzikich, lokalnych, to takie firmy nasienne będą mogły dyktować strasznie dużą cenę. Więc dbanie o bioróżnorodność i wysiewanie takich lokalnych odmian gwarantuje nam, że będziemy mieli taką podstawę, taką bazę i wybór, że nie będziemy musieli na przykład uiszczać opłaty licencyjnej, która może być wygórowana, a będziemy mogli wysiać materiał może mniej wydajny i tak może nam się bardziej opłacać wysiać nasiona, które są tańsze, niż zakupić nasiona bardzo drogie odmian, które będą dawały nam dużo plonu. Druga kwestia, dlaczego mieć własne nasiona, czy nasiona od sąsiada? Wszystko dzięki epigenetyce. Epigenetyka polega na tym, że w toku swojego życia roślina zmienia jakby aktywność swoich genów, a wręcz wydaje mi się, że to jest bardzo istotne zjawisko i jest istotnie dziedziczne. Przekonałem się to na wielu gatunkach roślin. Roślina sterując, jakie geny mają być uaktywnione, a jakie mają być dezaktywowane, po prostu dostosowuje się do lokalnego środowiska. Często było tak, że kupowałem nasiona kupne roślin warzywnych i one nie kiełkowały. Nie kiełkowały całkiem możliwe z tego powodu, że były też stare,
ale wiem, że też gdy dostałem nasiona od kogoś zaufanego, to i tak dużo mniej kiełkowało nasion niż z roślin, które już któryś rok mam na tym danym terenie. Dla mnie epigenetyka to jest nic innego jak lamarckizm, ale naukowcy nie chcą potwierdzić tego, że lamarckizm też został potwierdzony w postaci epigenetyki. Nazwali to inaczej, ale no nie wiem, naukowcy nie lubią przyznawać się do błędów. A kto lubi właściwie? Dlatego lepiej mieć własne nasiona, lokalne odmiany, bo będą dostosowane do lokalnego środowiska i nawet w niekorzystnych warunkach powinny wykiełkować. Na razie dzięki za oglądanie i cześć!